Hejka, od razu tu będąc na Jarku Bożonarodzeniowym poczułem się głodny, więc wiecie, że była tradycyjna potrawa polska też królik, więc takiego królika można zjeść tutaj w Kamienicy Szarskiej, a tam mamy w różnych rodzajach w ogóle króliki, po myśliwsku, potrawkę z królika Magdy Gessler, mamy i królika duszonego w cebulce z szafranem, jak również może z winem, z samymi śliwkami, natomiast taka klasyczka to w śmietanie. Natomiast jest takie miejsce, gdzie króliki zostały ochronione przez pójściem na rzeź i w to miejsce właśnie idziemy. I tam zobaczycie, jak można ochronić życie króliczków i coś ciekawego zjeść. Także zapraszam to ciekawe miejsce w Krakowie do królikarni, króliczej kawiarni. I już jedziemy Sławkowską i już czuję zapach królików. Bany. Rozpoznajcie za mną księgarnię pod Globusem i tutaj na ulicy Długiej 4 wchodzimy do Króliczej Krainy. Powyżej 6 lat. Chyba spełniam te normy. Właściwie można się tu poczuć jak Alicja w Krainie Czarów. Różowe ściany. Część kawiarniana jest o wiele mniejsza niż zagroda licząca 100 metrów kwadratowych. Króliki na suficie. Króliki na ścianach, Bunny Café. Jest to pierwsza w Polsce królicza kawiarna i chyba jedyna w Europie. Zaraz właścicielka zainspirowana kanadyjską króliczą kawiarnią wprowadziła tutaj właśnie taką tradycję parę miesięcy temu. I mamy tutaj 16 króliczków o takich wdzięcznych imionach jak Tosia, Hela, Matylda, Klara, Bos jest najważniejszy, bo to jest herszt królików, Olaf, Kacper, Leon, Max, Benio, Basia, Bruno, Stefan, Franio, Zosia i Antoś. Wstęp do króliczej zagrody jest w specjalnym obuwiu po zdezynfekowaniu rąk za dodatkową opłatą niecałe 20 zł. A goście mogą sobie tu dowolnie siedzieć, głaskać króliki, ale oczywiście zachowywać się cicho. Króliki nie lubią hałasu. Nie wolno podnosić królików za uszy, szarpać za wąsy. Szanuj przestrzeń życiową królika. Nie zawsze króliki wchodzą w interakcję z człowiekiem. Królik sam się do ciebie zbliży. Dokarmianie tylko specjalnie wyselekcjonowanym jedzeniem. Głaskanie tylko po pyszczku, uszach i grzbiecie. Ludzkie istoty są tu gośćmi królików. Nie biegaj za królikiem, strasznie się tego boją. Nie podnoś królika bez zgody zaklinacza królików. To jest ten opiekun. Tak jak zaklinacz koni, to jest osoba odpowiedzialna właśnie za bezpieczeństwo królików. Uszy królika są niesłychanie wrażliwe. Nie krzycz zatem na królika. Nie wykonuj gwałtownych ruchów. Nie śmieć w okolicy królika. Królik może to zjeść i zadławić się. Popęd seksualny królika to problem dla zwierzęcia i dla jego właściciela. Popęd seksualny królika jest wręcz przysłowiowy. Oznacza to, że u samic królika nie ma typowych okresów rui, lecz są one zdolne do zajścia w ciążę praktycznie za każdym razem po stosunku z samcem. Dlatego wszystkie tutaj króliczki są wykastrowane. Dowiedziałem się także, że tutaj króliki mogą zjadać też swoje odchody. Jest to tak zwana cekotrofia, dwuetapowa metoda trawienia pokarmu występująca u królików i bobrów. Polega na wytwarzaniu dwóch rodzajów kału, z których jeden cekotrof jest zjadany. Jego formowanie zachodzi w jelicie ślepym, po czym jest połykany bez żucia i defekowany w nocy. Bosem królików jest bos, najważniejszy, pierwszy w stadzie. Gdy on chowa się w domku, chowają się wszystkie. Gdy wychodzi, wiadomo, że jest bezpiecznie. A kiedy nagle znika, jak wtedy, kiedy na przykład trzeba go zabrać gdzieś do weterynarza, no to może być olbrzymi niepokój wśród króliczków. A tutaj zakosztowałem wyśmienitego ciasta marchewkowego. Wyśmienity specjał. W ogóle tutaj jest wegetariańsko. Nie znajdziemy tutaj mięsa. Można wypić wspaniałą kawę, panini, bądź właśnie ciasta.
Znamy już kocioł kawiarnię w Krakowie. Tam koty gonią wszędzie. Natomiast tu jest wydzielona zagroda, przestrzeń maksymalnie dla 10 osób za specjalnymi biletami. I oczywiście nie ma tu możliwości adopcji. Był taki początkowo plan, ale jest to jeszcze wszystko w dopracowaniu. Można wspomóc inne fundacje i schroniska. I tu sobie właśnie Boss siedzi. Słyszycie, myślę, ciągle relaksującą muzykę, która uspokaja króliki, ponieważ dochodzi hałas z głośnej ulicy Długiej. Teraz jest pora karmienia między 15 a 16 i już inne osoby nie mogą wchodzić na teren zagrody króliczej. Wśród królików, tak jak to w rodzinie, różnie bywa. Nie może ojciec z synem przebywać, bo się biją, bądź matka potrafi zjeść swoje małe. No, różne przygody bywają z tymi króliczkami. A, jeszcze ostatnia przygoda rodem z Niemiec mi się przypomniała. Wiecie, że na Wielkanoc zjadają tam też króliki. I pewna dziewczynka spytała mamy, mamusiu, a co dzisiaj jemy? A, to nasza trusia. No, właśnie króliczka, którego lata całe hodowali. No, zjedli sobie na Wielkanoc. Takie są Niemcy. Królik żyje około 10 lat. Zdolność rozrodczą już otrzymuje po paru miesiącach. O wagę osiąga nawet do 3 kg. Na ścianach króliczej kawiarni są różne cytaty, między innymi Gandhiego o szanowaniu zwierząt, o podejściu właśnie do świata zwierząt. Muszę w ogóle pochwalić serwis kawiarni. Są bardzo przyjaźni i otwarci na wszelką odmienność. Zasiedziałem się w tej króliczej kawiarni do 21:00. Do tej godziny jest otwarta. Jest od godziny 11:00 czynna, także można w każdej chwili tam zaglądać. Dziękuję moim wspaniałym sponsorom. Dziękuję tutaj Łukasz Zmarzły, Krzysztof Prawomocny. I do zobaczenia w kolejnych ciekawych miejscach Krakowa. Trzymajcie się ciepło. Cześć, papa. Króliczo skacze dalej.